I widzimy hodowców oczekujących na przylot gołębi. Tutaj co chwilę jest komunikat, że się gołąb pojawia. Tu widzimy kolegę Bogdana, też kolegów z Holandii, tak? Są koledzy? Holandii. Z Holandii. Tu widzimy innych, którzy wszyscy wypatrują gołębie. Tutaj coś tam w niebie jest. O, tu jeden się pojawił. Się wszyscy zastanawiają, czy to jest gołąb tutaj. Zobaczmy. Na razie nie kwapi się do lądowania, ale... Kawy mu nie zrobiłeś, posrał się. Nie, to jednak nie był z tego lotu. Zawraca. Zobaczymy. Może zmienić, zobaczymy jeszcze parasole, to może takie... Te zielone koszulki? No, ale nie, no zobaczymy. No, niestety, to chyba nie był stąd gołąb. A zobaczmy, tak wygląda niebo. Trochę chmur, trochę jak się nazywa niebieskiego nieba. Nie, tam o, widzisz, on widzi dużo. On nie wie sam, gdzie chodzi. Nie, widzi gołębie. Nie będziemy czekać. Tutaj tak wyglądają gołębniki. O, jest już stado. Są nasze. Są, zobaczmy. Przyleciały te gołębie, Bogdan leci. Całe stado, około 20 sztuk. O, widzimy. O, składają się do lądowania. O, widzimy. O, już siadają. Chodź. Także gołębi się doczekaliśmy, jest godzina za 15:03 około, a były wypuszczone 10:35. Te 20 kilka gołębi przyszło już, zobaczmy, siedzą, jeszcze nie kwapią się wszystkie do wejścia, zaraz będziemy wiedzieli, które przyleciały. O, już prawie wszystkie weszły, zaraz nam kolega Bogdan. Czytać będzie, zaraz zobaczymy. O, teraz się wiatr trochę, o, już wszystkie są. Widzimy, kolega Bogdan tam chodzi, rozmawia przez telefon. No nie. Patrzy jeszcze, czy coś nie ma w niebie. Zaraz się dowiemy wszystkiego. 25. I co, mój wygrał? Racławicki Adam. Racławski. Weź tam komputer. No, to widzimy. Weźcie tam komputer. Ale jest. Dajcie ten komputer. Tutaj to doleją. Dobra. Tu niech jest i już. Czytajcie tam po drodze wszystko. Racławski Adam. Amigo Jery. Tarasiuk. Baliniak Robert, Tarasiuk Jerzy, Jankowski Andrzej, Rofry Tim, Tarasiuk Jerzy. Niemiecki, bo mam 17. A który kto ma? O, Szymański, Grzegorz, Kublicki. Tak? Nie. Nie, no Rymik. A skąd? To jest niemiecki. Aha, niemiecki DV, tak? Tak. Widzimy, jest cała lista. 10. Pielesiak. 11. Pielesiak. Kolega właśnie Pielesiak. Są następne Szymaskie. No i widzimy Paweł Orozki, Święcicki, Nawrocki. To wszystko na internecie będzie widoczne. Przepraszam. Mówią koledzy, że następna grupa idzie. O, i są rzeczywiście następne, też około 10-15 gołębi. O, ale poderwały się. A zobaczymy te gołębie, które przyleciały. Także widzimy, jak przylot wyglądał. I kolejne gołębie siadają. Teraz podejdziemy do laptopa i zobaczymy następne. Do komputera.
te głębie weszły. Zobaczmy. Ale 30 jest zagadane, nie? Powiedziałem ci, że wszystkie będą? O, i są następne już. Rozdzimy. Tutaj był udany lot dla tych gołębi. Chodź. Zobaczmy. Marek. Okej. Hej Marek, Tu spät. Zobaczmy. Tu już gołębi jeszcze nie ma. Jeszcze grupa kolejna polatuje. Pogoda dzisiaj była sprzyjająca na lot. 56. Mamy gołębie, które przyleciały tutaj z lotu, ze Słubic. Teraz zobaczymy dokładnie, ile ich jest już. Listy na pewno w internecie dostrzeżemy tutaj. W Pabianicach już przyleciało razem z 78 gołębi, jak mniej więcej. No już przyleciało, to jest 76 gołębi ponad. Następny lotują, to kolega Leszek Pilesiak miał 11 gołębia. Takie pierwsze refleksje po locie? No uważam, że ten wiatr pomógł tym gołębiom, no i te gołębie się nie ścigały, tylko leciały wszystkie razem. No i to tak, cała banda przeleciała razem, który pierwszy wskoczył, no ten wygrywa. No, szczęście musi każdemu dopisać w życiu, no i dopisał. Racławskiemu, tak? Tak. Racławski kolega wygrał, no, ale zaraz go pokażemy. A kolega Leszek miał 11 i którego jeszcze? 54. Także. A ile gołębi miałeś to wszystko? 5. I tyle było też na lot finałowy wsadzone? Tak. No to widzimy. Wszystkie. Jeszcze zaraz zobaczymy, bo tam nie wszystkie oglądaliśmy. Dobrze, także na razie dziękujemy. Zobaczmy, to wszyscy czekają jeszcze na gołębie, na przylot. Za chwilkę będzie rozdanie nagrody. Też czekamy z pół godzinki, jak kolega Bogdan mówił. O, czekamy z pół gołębie. Ale on tam dobrze, dwa gołębie w rolowie teraz siadł. Hodowcy starają się pamiątkowego zdjęcia. Za chwilę będziemy to zdjęcie mieli. Takie zdjęcia wykonujemy co roku. O, tak wyglądają uczestnicy, tak że już ludzi jest. Także zobaczmy, co zdjęcie. Miał przedstawiciel przyjechać, ale nie mógł po prostu. Szef mu nie zezwolił. Po prostu nie dał mu jechać. No nie wiem dlaczego, ale po prostu no, nie, szkoda, bo Krystian Lasota miał tu po prostu być. Miał przywieźć nagrody. Co Krystian? Arek Cisza jest gay. Nie możesz podpisać. To podawaj mi się pan. Teraz się odbywa wręczenie nagrody. Kolego, halo. To od pierwszego miejsca. Koledzy, pierwszy lot to jest miejscowość Kalisz. Jan, chodź tu, będziesz ściskał ręce. Kolega Szymański Grzegorz. Jest? Jest kolega Szymański. Szymański! Nie ma pewnie. Nie ma? Nie ma? Odstawiamy na drugi. Bum bum. Tak. Nie bum bum. Tak. Kolega Lechniak Krzysztof. Tak. Nie ma. Frankiewicz. Kolega Frankiewicz na pewno jest. Frankiewicz. Rozmawiam przez telefon. To jest ważniejsze. Kolega Frankiewicz.
Pięknie. Gołębie leciały tak dobrze, a z narzeczoną później. Kochanko! Ja, kochanko! Hej! Hej! A dwa telefony w ręku? Moje gratulacje. Dyplom do tego będzie. No, pościsk tutaj. Dobra. No. Będzie następny lot. Borek Wielkopolski. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce kolega Budzianowski. Juźwicki. Nie ma. Stary, ty na tym miejscu. Popiół Janusz. Nie ma. Popioł? Nie ma popioła. Wojciech. Wojciech Waldemar. Nie ma. Nie ma Bydgoszcz. Toruń. Bydgoszcz. Toruń. Toruń. Teraz następny Kościak. Wolno, ostrożnie. Obręczamy nagrody z poprzednich Baraniuk Jan. Hej! O, jest, wreszcie. Moje gratulacje. Dyplom do tego to ślemy. No. To łódka zamawiam od razu. Łódka biorę. Gratulacje. Kościan. Szymański Maciej. Nie ma też. Kolady gratuluję. Trzecie miejsce. Sponsor firma Rinfield, ale nie ma też. Nie miałem tygodą. Komu? Alfred Berga. Jedziemy teraz, czekaj, od pierwszego miejsca, a może na od szóstego, ale teraz potrzebujemy pomocy. Dajcie mi, Maciej, czytaj szóste miejsce, kto zajął. Na razie nie ma, nie szóste! Szóste! To jest? A Rinfield, no to nie ma też ich, dobra. Piąte. Jankowski, Andrzej. Jankowski też nie ma. Tarasiuk nie ma. Byliniak, Robert. Byliniak nie ma. Amigo i Jerry nie ma. Racławski Adam. Hej! Jeszcze miejsce. Dawaj, podawaj ten. To jest najlepszy. Młody chłopak. Staramy się z nim później mówić, przedstawić go dobrze. Kolego, gratulujemy. Do tego dyplom dostaniesz. Przesłany będzie. Dziewczyny jeszcze do tego. I rozliczenie też przyjdzie potrzeb. I tak dalej. Jeszcze raz gratulujemy. Jeszcze raz gratulujemy. Tak, na konto, tam coś powiem. Koledzy, szkoda, że tych kolegów nie ma, bo po prostu te puchary znów muszę pakować i wysyłać, to po prostu szkoda. No. To pana zadanie. A teraz rozdamy od firmy Rinfield od 31 miejsca w dół, 18. To są nagrody pocieszenia, które nie uzyskają nic, ale chociaż tyle. Te nagrody. Nowicki! Kolega Nowicki jest! Kolega Nowicki jest! To jest NL, to jest NL. To może to pamiętać. Nie, to nie. Następny. Timensen! Gratulacje, gratulacje. Katalogi. Od firmy. To ja nie wiem, co to był. Który potrzebujecie? Trzy? 34. Widzimy tak, nagrody do 40 miejsca. Zobaczmy. Albo się odbijają na gołębie, wchodzą i dlatego. 34? Kończymy relacjonowanie imprezy, która się odbywała przy locie finałowym w Pabianicach. Zobaczmy, tutaj koledzy już pomału się rozchodzą. Zostały nagrody wręczone. Gołębi przyleciało 116. Na internecie jest lista szczegółowa, czyli na 170 kilka gołębi, 116 przyleciało. Jest trafnie ma duży, tu jeszcze dochodzą kolejne. Kolega Leszka Plesiaka z żoną pożegnamy, już to żona się chowa, widzę, ale to wódka jeszcze jakaś jest, ale to nic, zobaczmy. A to jest Krzyśka wódka. Tak, dobrze. Także zobaczmy ostatni raz,
prezydent obiektywu na filmie. Do zobaczenia.